Z inicjatywy grupy bokserskiej Thunder Fight Club Krystiana Cieśnika w sobotę odbędzie się gala boksu, której celem jest zbieranie pieniędzy na rzecz walczącej z chorobą nowotworową Karoliny Pastwy. Dowiedziałam się, że moja koleżanka z lat dziecięcych, gdzie mieszkała w tym samym bloku co ja, zachorowała, jest dość mocno chora i potrzebuje zbiórki. I tak można powiedzieć, że w ciągu 2 godzin wymyśliłem tą imprezę. No i a potem jakoś to już poszło. Impreza odbędzie się na ulicy Kwiatowej 18 w Tczewie, to jest jakby za plecami Mediamarktu. W tą sobotę o godzinie 16 będzie trwała 2 godziny. Wystąpią na niej zawodnicy MMA Team Tczew, MMA Malbork, Tczew Wisły Tczew oraz Thunder Fight Club. Już przed tą galą boksu udało się zebrać dość sporą sumę pieniędzy. Bardzo się z tego cieszymy. Jest to bardzo duża suma. Mogę już powiedzieć, że to jest suma 6-cyfrowa. Co mogę jeszcze powiedzieć? Mimo to, że suma już jest duża, ogłosimy ją po gali, bo chcemy po prostu po tej gali ogłosić całą kwotę. W jaki sposób na samej gali będzie można włączyć się do akcji? Czy jest jakiś wstęp? Czy to będą cegiełki? Wstęp jest 15 zł plus, czyli ktoś albo da 15 zł, albo da więcej. Będą puszki, będą również stoły z ciastami, gdzie można będzie kupić te ciasto i te wszystkie środki będą wszystko podliczone na sam koniec gali przez 3 osoby i ogłoszone. Zapraszam wszystkich widzów Tetki na galę boksu w Tczewie w tą sobotę na godzinę 16. Jest to gala charytatywna, jest to szczytny cel. Przychodźcie z dziećmi, z wnukami, pokazujcie tym dzieciom, tym wnukom, że warto jest pomagać w dobrym celu i w dobrej wierze.